Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry niektórym. Witam. Czy coś tu się święci, Bartłomiej Pawlarczyk? Tak, święci się. Jak zwykle. Jak panu się nie podoba, to niech pan święci gdzie indziej. Witam serdecznie. Raz jeszcze. Dawno już z Państwem się nie ku siebie. Dawno mnie nie było. Pokazuje mi się jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy, ale trudno niech się pokazują. Niech się pokazują. Witam razem ze swoją kotką. Dawno już nie widzieliśmy się, no ale to nie ode mnie, tylko wszystko zależy, proszę państwa, ponieważ w kraju, w którym jestem, nie ma. Ten mobilny internet jest dość ograniczony w tym sensie, że są limity. Ja mam tutaj, dzięki, dzięki dobrej woli, uprzejmości, jakie 12 minut? Czy pani umie czytać? No, właśnie, także. Także proszę Państwa, nie wiem na ile mi starczy ten mój limit na ten stream i na ile będzie stream, ale będę KHT nadawał, bo jestem to jednak Państwu winien, a szczególnie jestem winien wielu ludziom, którzy nie uwierzyli w te wszystkie to, co o mnie krąży, zaczęło krążyć, listy i tak dalej. Ja Państwu zresztą opowiem, jak to wygląda, wyglądało. Natomiast zacznę od pytania: no jak Państwo myślą? Proszę, no dobra, kot idź, bo kot już mnie się denerwuje, to kot sobie poszedł. Proszę Państwa, no Pan od razu przechodzi Krystianie, że mi się nie chce komentować wyników wyborów. Jakich wyborów, Panie Krystianie? Jakich wyborów? No. A tak a propos, a, a tak a propos e, mam takie pytanie, bardzo proste pytanie. E, czy Państwu coś dały te wybory? Coś dają te wybory? Czy jak Państwo myślicie, w jaki sposób wpłynie to na Państwa życie i na los Polski? Proszę państwa. No w jaki sposób? Może ktoś mi odpowie. I tylko proszę mi nie odpowiadać tymi wszystkimi bzdurami, które słyszę w telewizjach, wszystkich telewizjach na temat, na temat właśnie wyborów i tak dalej. Ogromny sukces. TVN24 powariowali. Sukces wielki, 30 ileś procent poszło do głosowania. Straszna frekwencja. Oczywiście był to sondaż za państwowe pieniądze, czyli za pieniądze podatnika ogromny sondaż. A wynik wyborów jest mi a wynik wyborów jest mi dokładnie obojętny. Tak spodziewałem się, że taki będzie. Ciekaw jestem tylko, pozdrawiam, hej, drząciki, Ciekaw jestem, ciekaw jestem tylko, z kim PiS pójdzie do koalicji w czasie wyborów parlamentarnych, bo i prezes Kaczyński nie ukrywał, o co w tym tak naprawdę chodzi, i pan Skedyna też nie ukrywał, o co w tym tak naprawdę chodzi. Z kim pójdzie? Przecież powiedzieli, zdaje się, wczoraj, że z Konfederacją nigdy, z wiosną? Zresztą, będę proszę zobaczyć, jest, arcy ciekawa jest sytuacja. W tej chwili, skoro w kraju takim jak nasz, uznanym za konserwatywny, wygrywa z konfederacją dość konserwatywną, wygrywa partia Wiosna. Partia, która nawet nie ukrywa skąd ma pieniądze na to wszystko. To jest ciekawe, proszę Państwa. Właśnie mam pytanie, w tych wyborach ten Parlament Ołuperski, czy ten wybór i ten wynik, proszę Państwa, zatrzyma Nord Stream 2? Zatrzyma i przerwie, i zneutralizuje wieczny sojusz niemiecko-rosyjski? Niemiecko no. Jack, tak, nie życzę sobie takich tekstów tutaj. Nie życzę sobie takich tekstów tutaj do kogokolwiek. Możemy się nie zgadzać z panią Marlidą, ale to nieważne. Więc mam pytanie. Mam pytanie. Proszę, proszę mi odpowiedzieć w tej chwili, co to daje? Tylko, bo jako obywatel kraju, jeszcze przynajmniej. Nie widzę żadnej, nie widzę żadnego wpływu naszych polskich parlamentarzystów na to, co się dzieje w Unii Europejskiej na Polskę. Oczywiście zaraz mi tutaj wrzucą, ale wrzucą mi, ale zaraz tu wrzucą mi jakieś różne historie, zaczną, zaczną Państwo mi opowiadać, niektórzy jak, bo to, bo to, bo budżet wrzucać te wielkie liczby, kurczę blade. Rocznik statystyczny to sobie można kupić w gusie i przeczytać. Proszę państwa. Kilka osób za nasze pieniądze pójdzie sobie i, za, i będzie miała dobrą pensję w Brukseli, i o to w tym wszystkim chodziło, proszę Państwa. I o to w tym wszystkim chodziło. Więc mam proste pytanie: Co to daje? Co to daje? No, co to daje? Tym bardziej, że tak się zastanawiam, patrząc na ilość mandatów, które ma Konfederacja, bo w zioście to będzie prościej. Tam nie, tak się bardzo nie pokłócą, to jest, jak się strasznie poszło w Konfederacji o te mandaty, kto tam pojedzie na dobrą funkcję, bo nie wiem, nie wiem, czy kto może dostać ten mandat, także nie rozumiem. To jest sondaż. Po prostu jako sondaż i to mnie interesowało, ale proszę, cofnąć? Trochę się w, mo w moich KHT, ja mniej więcej coś takiego przewidywałem, a przypuszczam, że na jesieni będzie na jesieni będzie jeszcze gorzej i te wyniki będą troszeczkę inne, bo nie sądzę, żeby ta konfederacja dotrwała. Raczej dotrwa ko koalicja europejska i wiosna. Dotrwają, bo oni dostali power w żagle, mają dobre wsparcie finansowe, wszystkie rzeczy, więc i już. Dlatego tak powiedziałem i tak napisałem, proszę Państwa, ta klasa polityczna, która jest. No. Ta klasa polityczna, która jest, nie jest w stanie dokonać żadnej zmiany ani dobrej, ani złej. Nie jest w stanie, bo każda zmiana musiałaby uderzyć w tą klasę, uderzyć w sposób głosowania, zmienić konstytucję, zniszczyć immunitety, zabrać im wszystkie apanaże, które mają z polityki, proszę Państwa. No właśnie. Więc zastanówmy się. Ale to, czy trzeba urządzać zakupę pieniędzy, pani Regino, cyrk, cyrk na cały kraj, żeby pozbyć się dwóch ministrów? Wystarczy ich tylko zgłosić, wystarczy ich tylko zwolnić. Co za problem? Oczywiście wystarczy ich tylko y, zwolnić, i tyle. No i już. Poza tym ja cały czas pytam o program. Mogę się nie zgadzać z pisem w wielu rzeczach i się nie zgadzam. Ponieważ pis nie jest jednorodny, ja jeszcze zaraz o tym powiem, bo coś muszę jeszcze powiedzieć i zrobić. Ale przynajmniej mam się z czym nie zgadzać, proszę Państwa. A jaki program ma Konfederacja? Jaki program ma poza hurra patriotycznymi rzeczami? Jesteśmy w sytuacji, do czego wrócę, w której po raz pierwszy możemy, możemy wybrać. Musimy się określić i możemy wybrać dobrze. Nie kraj, nie to, tylko sposób. I stronę, w którą pójdziemy. Ale cóż ja widzę? Możemy. Ale co ja widzę? Natychmiast widzę tutaj ciągłe międlenie. 447, mimo oświadczenia rządu amerykańskiego, i mimo, że Amerykanie dość ostro się temu powiedzieli, że nas to nie dotyczy, tak to było, proszę Państwa. Ciągłe międlenie, sytu... ciągłe międlenie, yy, międlenie na, temat, yy, na temat wojsk amerykańskich i okupacji amerykańskiej w ogóle. Bo przecież musimy być suwerenni. A ruskie czekają, i natychmiast pojawiają się, natychmiast pojawiają się, pojawiają się i pojawia się Jałta 2, bo Trump dogada się z Putinem. Otóż, proszę Państwa, tak to prawda. Trump się musi dogadać z Putinem, czy chce, czy nie chce, ale my w tej sytuacji, w Jałcie w takiej sytuacji nie byliśmy, w jakiej jesteśmy teraz. Tylko, że ja przypuszczam, proszę Państwa, że niestety. PiS, który nie jest jednolity i pan prezes Kaczyński też nie jest tak genialny, jak wszyscy to mówią, i tak genialnym strategiem, jak wszyscy chcą, żeby wyglądał, ponieważ popełnił kilka błędów. Wiele było, popełnił kilka błędów, naprawdę kilka błędów. Błędem również było, była, zarówno dał sobie narzucić szereg rzeczy, narzucić sobie koalic koalicjantów, proszę Państwa. Powiem wprost. Ja, Krzysztof K., a co ja powiedziałam przed chwilą? Powtarza Pan moje słowa, proszę wybaczyć, ja jestem troszeczkę zmęczony, zły, ponieważ ja naprawdę jestem i nie dlatego, że pracuję ciężko na budowie, bo pracuję ciężko na budowie I teraz Państwu powiem, nie miałbym tych kłopotów. Nie miałbym również kłopotów alimentacyjnych. Nie chcę opisywać tego wszystkiego, gdyby nie dwie rzeczy. Gdyby nie moja działalność, gdyby nie zablokowanie paru firm niemieckich w PWPW, Oczywiście PWPW PW mnie oskarży mnie już straszy prokuratorem. Nie straszyło, jeżeli to powiem, ale dobrze. Ponieważ mój raport doszedł do, wtedy do pani Szydło, do pana Kaczyńskiego, do biurko pana, pana prezydenta, podpisany przeze mnie z moich ustaleń, w których wychodziło, że firma będąca, no powiedzmy najprawdopodobniej firmą BND, na przykry, przykryciową firmą BND, drukuje polskie paszporty i ma dostęp. I ma dostęp. Do naszych, do danych, oby, do danych PESEL-owskich, PESEL-a i do danych biometrycznych polskich obywateli. Jak to było, nie będę dalej mówił, proszę Państwa. Ale teraz mi wszystko jedno, i tak już list gończy za mną wystawiono, więc mogą wystawić i za to. I co się stało? Zatrzymamy, zatrzymaliśmy tą firmę. Tu poprzedni prezes PWPW zatrzymał tą firmę, nie tylko tą, bo była jeszcze jedna firma, która miała ogromne kontrakty, też nie będę wymieniał jej nazwy, która, która miała dostęp do danych wrażliwych, która zatrudniała Rosjan i która była założona przez dwóch generałów, jednego ze stazji drugiego byłego generała Stazji, drugiego byłego generała węgierskiego. I co się stało? I co się stało? Dzień po tych artykułach, a jeszcze przed ten kwestią, mam bo ten artykuł dotyczący pwp na który ja odpowiedziałem, którego mi Newsweek nie może darować. Nie mógł darować, to chodziło o kontrakt, z którego Niemcy usiłowali wysiadać w Polskę, i to też się zatrzymało. Po odpowiedniej analizie, właściwie czystej analizie kontrwywiadowczej, którą zrobiłem, na zlecenie. Oczywiście, że na zlecenie. I akurat 1 listopada, kiedy zabrano mi emeryturę, zrobiła się ta afera w 2017 roku i wpadłem w kłopoty. Wpadłem w cholerne kłopoty, bo miałem 97% moich zarobków poszło w dół. Poszło w dół. Sąd o tym dobrze wiedział. Ale niestety sytuacja jest taka, że yy, Żona pewnego pana ministra miała kłopoty również ze swoich, chciała dołożyć własnemu mężowi, więc namówiła go na zaostrzenie w ogóle prawa w stosunku do alimentów i sąd stwierdził, że mam możliwości. Nie patrzył, że ja mam taką emeryturę, 62 lata, grupę inwalidzką i mam taki emeryturę i to potwierdził, mogę, a jak nie mogę, to mogę. Więc wyjechałem, proszę państwa. Nie tak jak wszyscy mówią, że opuściłem i tak dalej, bo nie chcę mówić o tym konflikcie, o co chodzi, ale ja wiem, kto za tym stoi. Mogę wymienić nazwiska również tych, którzy doradzają, wykorzystali, wykorzystali nienawidzącą mnie osobę tylko do tego, żeby dołożyć i więcej, atakować moją żonę i moje dziecko. Proszę państwa. I teraz, proszę państwa, co się stało? Drugi dzień po mianowaniu byłego wiceministra, który był przedtem Minister Spraw Wewnętrznych. Po mianowaniu na, na szefa PWPW tego pana, co się stało? Ta firma niemiecka wraca, natychmiast wraca, proszę pana. jest to wszystko, panie Bartoszkawa, na to są dowody. To wszystko jest w papierach. Jest ten mój, on nie, oczywiście ten raport można wyrzucić, bo on nie jest ściśle tajny. Zgodnie zresztą z umową, którą podpisałem z PWPW, tym zleceniem, PWPW jest jego właścicielem. Ale tak to wygląda. Tak się stało, proszę Państwa. Z jakiej partii? Z PiSu. Z PiSu. Amerykę pan odkrył, panie Krzysztofie K.? A o czym ja to mówiłem? Mam mówić, kto to doradza? Nie tylko ci ludzie. O to chodzi, proszę Państwa. Co jeszcze? Razem zostało dozubekizacyjną, przed którą ostrzegałem. I którzy, niektórzy posłowie, jak się zorientowali, o co chodzi w tej ustawie tak naprawdę, o co chodzi, proszę Państwa, to yy, zaskoczeni byli, że coś takiego w ogóle yy, mogli zasądzić. Bo to uderzyło tylko w takich jak ja. Nieważne, nie o to chodzi. Są dwie przygotowywane następne. Jedna o dopuszczeniu do tajemnicy, którą ja roboczo nazwałem sobie ustawą o dzieciach wrogów ludu. Typowo stalinowską, ponieważ mój syn, ze względu na moją pracę w Departamencie Pierwszym Niądzi, miał zamkniętą drogę praktycznie do wielu. Interesujących prac w Polsce. Oczywiście nie musi pracować w wywiadzie, w Konwiadzie, w policji, ale będzie miał zamkniętą, nawet nie będzie mógł być nauczycielem, najprawdopodobniej. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Niestety, ja za to zapłaciłem. Wyjechałem nie tak, jak wszyscy mówią, że mnie pieniądze z mieszkania i tak dalej, różne rzeczy. Nie, nie, nie. Wyjechałem dzięki ludziom, naprawdę dobrym i wspaniałym ludziom, którzy mnie tutaj przygarnęli wiedzą dobrze, że ja wykonywałem całe życie inną pracę i bardzo ciężko mi się przedstawić na pracę po 10 godzin na budowie, ganianie po rusztowaniach, ciężką fizyczną pracę, szczególnie w moim wieku już. Nie jestem na młodzieniaszek, nie należę do ludzi najsilniejszych, nie jestem już młodzieniaszek, mam swoje schorzenia, ale oni to wytrzymują, dobrze wiedzą. I powiem szczerze, proszę państwa, powiem szczerze. Magda D., nic pani z tego nie rozumie. Jedna osoba jest tylko narzędziem, i ona za to zapłaci, bo oni ją zniszczą tak samo, proszę Państwa. Kto miał 52 lata ofi? Ja mam 62 lata. Przecież. Kto mi to powie? proszę Państwa. I teraz proszę zobaczyć. I proszę teraz, I proszę teraz zobaczyć, proszę Państwa, i naprawdę jestem dumny, że zostałem na starość bobem budowniczym, który wszystko spierniczy, że zasuwam porusztowania, że pracuję. W ten sposób, ciężko fizycznie również, jak dla mnie oczywiście, ale pracuję z ludźmi wspaniałymi, uczciwymi. Naprawdę. Ludźmi o wiele mądrzejszymi, którzy może nie mają fakultet, fakultetów i nie mają tytułów profesorów i nie pieprzą głupot w telewizji, ale są o wiele rozsądniejsi, mają dali im możliwości i ci ludzie naprawdę rozkwitają. I naprawdę pracuję ze wspaniałymi ludźmi i tu przez to chcę im podziękować, ponieważ. Zrobione zostało wszystko, że mógł nadawać, w warunkach możliwych, jak tu jest. Nie mam niestety jeszcze swojego mieszkania, bo jak będę miał własne mieszkanie będzie fiber, to znaczy nie własne będę musiał wynająć, proszę Państwa. I nie wstydzę się, chociaż już usłyszałem od wielu ludzi takie he, 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 od tych wszystkich Leni: no proszę, co się z Brońskim stało, wielkim, i pułkownik tego poszedł i zapieprza fizycznie na budowie jako pracownik niewykwalifikowany, niewy, jak sieć. Ofi, po co Pan, młodo pan, po co mi Pan zawraca głowę. Nie pan nie wie, że to pan, kurde, mol, zaraz mnie szlak trafi, cholera. Jasne, a ja tak nie cierpię, proszę państwa. Jestem naprawdę coraz bardziej nerwowy już w tej chwili. Proszę bardzo, możecie ześciągać, ściągać, bierzcie na mnie kredyty. Gdzie jest moja data urodzenia? Widzi pan, widzi pan, to jest mój dowód. Jeszcze mam polski dowód. I tam jest moja na dole data urodzenia. Data urodzenia. Nie interesuje pana to? To proszę zobaczyć. Więc niech pan się ode mnie, niech pan, niech pan, niech pan przestanie mi zadawać głupoty. No. A jak nie wierzycie, to się zaraz pochwalę, zaraz tu komornika prześlą, lizgąd, czy w ogóle, bo przecież jako niewykwalifikowany pracownik na zachodzie ja zarabiam całą masę pieniędzy, w ogóle, o Jezu. No. A, pewnie nie widzi pan nawet daty urodzenia, bo się rozbazało. Muszę bardziej postawić. O, widzi pan? Trochę jest tu opóźnienia przy tym, ale dobrze leci ten internet, bardzo dobrze. O, proszę, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. O proszę bardzo, nie wstydzę się, powiem szczerze, wolę pracować uczciwie na budowie z ludźmi, z uczciwymi, wspaniałymi ludźmi, z którymi mogę sobie pogadać o wszystkich rzeczy, o wszystkich rzeczach, to yy, niż mieć kontakty i robić to, co robiłem w Polsce z politykami i dziennikarzami, bo są... Tak sami i Zaraz, to śmiałem jeszcze Państwu pokazać, żebyście też uwierzyli, bo jutro rano o piątej idę do pracy przecież, no to normalne. Proszę bardzo. O. O, nawet mam pewne ciuchy robocze. Przed... O, widzicie? Widziałem, że no, że bo budowniczy, widzicie Państwo? Bo budowniczy, wszystko, tu nawet mam różne takie historyjki, spodnie, rękawiczki, o, wszystko. Torbę z narzędziami no, w samochodzie mojego szefa. To przynajmniej. I powiem szczerze, że czuję się o wiele lepiej. I rzeczywiście dziękuję Państwu, dziękuję Państwu e, wszystkim za tym, którzy mnie wsparli i wspierają. Po prostu. No. no. E, więc niech gadają. Ja wiem, że to nie wstyd. Tylko, że ja po prostu przez 30 parę lat wykonywałem zupełnie inną pracę, w inny sposób. E, na starość i przy różnych chorobach nie jestem już silny i wiem, że nie dorównam tamtym. Ale oni mają bardzo dobrą wolę. Dziękuję. I dziękuję im za to. Tu publicznie dziękuję. Nie powiem kto. Dziękuję bardzo. Dziękuję również tutaj paru ludziom, którzy wiedzą co zrobię. Ja prosiłem, żebyście nie robili tego, bo ja nie chcę, nie uczestniczę w tym, ponieważ zostaniecie zniszczeni. Tylko dlatego, że ja jestem. Po prostu. I już. I tak będę działał. I działam sam. No. Ofi. Przepraszam panią, ale proszę mi wybaczyć, jestem nerwowy. Teraz proszę zobaczyć. Teraz proszę zobaczyć. Było. Było. Co to znaczy, więc jest panu ciężko? Nie, wcale nie jest mi ciężko. Będę nadawał. Będę, a, będę nadawał. Oczywiście, wszystko zależy od, od przepustowości, od internetu, ile będę miał jeszcze z tego limitu. Bo nawet nie wiem, ile gigabajtów zeżre taka powiedzmy dwugodzinna ta transmisja. Może ktoś wie, więc muszę to jakoś sprawdzić. Ja na szczęście mówię dobrze po angielsku, więc się mogę dogadać. Tomek, na zdrowie panu wyjdzie trochę ruchu. Tomek, Król, tak, szczególnie jak się ma pierwszą grupę inwalidzką, chore serce, jak się ma trzecią grupę inwalidzką, chore serce, 62 lata. Ma pan rację, jak pan w tym wieku zapieprza. No. Ja chcę, ja chcę i już. Rzeczywiście będę dużo młodszy i prawdopodobnie wyjdzie. No, no. i rzeczywiście wyjdzie. Natomiast, proszę państwa. Zrobiłem dla Polski dużo. To, co wam państwo opowiedziałem, powód, tak to wygląda. To jest wszystko w kontekście tych wyborów. Nie ma na kogo głosować. I to jest właśnie, co mówię, bo zauważyłem, bo zrobię jedną rzecz. Jan Kowalski niech, to są ludzie, którzy mi pomogli i tutaj resztę ja jakoś zarobię. Przynajmniej na to również, żeby rodzina tu była. Mimo, że już to ogląda i zostanie to jutro zaniesione do prokuratora, wymuszony list gończy jeden, drugi i wiele innych rzeczy. To, co mówiłem, proszę, Anonimus USA, przepraszam, przerwę. Tak, złamał, ale TVN24 również złamało, moim zdaniem, ciszę wyborczą, publikując różne rano, różne spoty na temat, jaka wspaniała jest Unia Europejska i tak dalej, i używając frazeologii komi tego, jak się nazywa, tej koalicji europejskiej, a nie frazeologii PiSu. Na przykład. Jesteśmy w sytuacji, proszę Państwa, w której rzeczywiście, w której międzynarodowo jesteśmy w dość ciekawej, dość ciekawej sytuacji. Oczywiście, jak już dzisiaj przeczytałem, to wszystko leci niestety z tych tak zwanych narodowych naiwniaków, bo część większość tam ludzi, ja broniłem konfederacji przed pisem, również uznając, że nie można mówić, nie można po prostu oskarżać o wszystkich, o szpiegostwo o, ruski agent, o ruską agenturę i tak dalej, jak cała ta. Ale ci zaprawieni w, dziennikarze prawicowi, to oni są świetnie zaprawnieni, bo ponieważ jak, tak, taką jaką oni mieli propagandę siali, to chyba jest to propaganda taka była w latach stalinowskich. No jeden z nich na pewno pan doktor pamięta, tą propagandę sam w niej uczestniczył. Natomiast jest głupotą pisanie tego wszystkiego. Eee, a zaraz wrócimy do ustawy 447 właśnie. Kominter europejski, może być kominter. Jedyne, jedyna z że nie mogę tu palić. No kurde. Więc będę, będę mówił bez palenia. Jeszcze mniej palę, to też dobrze. No, właśnie. I w tym momencie, proszę Państwa, yy, i to, co zauważyłem, pojawiło się natychmiast. Jauta 2, bo Putin się z Trumpem dogaduje i tak dalej. Tak, dogaduje się. Dogaduje się. I oczywiście, że deal jest Ukraina kontra Iran. Ale w tym wszystkim jest otwarta ręka Amerykanów. Oni chcą Polskę. Chcą i to jest nasza sprawa, w którą pójdziemy. Jeżeli będziemy w kółko gadać, przed z wojskami amerykańskimi, jeżeli będziemy anty... narzucać tą antyamerykańską propagandę, to tak będzie. Dlaczego nikt nie zauważył, że delegacji Ameryka... delegacja izraelskiej nie przyjęła ambasada amerykańska? Ogromne, ostre bardzo oświadczenie Rządu Stanów Zjednoczonych na temat, że Polska jest ofiarą i to nam się należą reparacje, a my nikomu nie będziemy wypłacać, dlaczego tego nikt nie zauważy? Dlaczego nikt tego nie zauważy, proszę Państwa? Przecież to jest coś strasznego. Przecież to jest, to jest coś strasznego. i Wszyscy lecimy, co wy chcecie, jeżeli nie będą Amerykanie, polish Warriors, prawi prawicowie, mówiłem wielokrotnie. Prawicowy według najszego polskiego pojęcia. Tutaj nazywam się, bym nazywał się raczej konserwatystą. Prawicowy według naszego pojęcia, realizujący zresztą zadania takie jak, jak główny urząd prasy i widowisk, jak główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk, czyli cenzura, bo tak to jest. Proszę bardzo, macie przykład. My tutaj rozmawiamy, Lutek 9, tak, albo zawałem yy, wyjdzie. Ja się, ja się wcale nie martwię. Ja się wcale, ja się wcale nie martwię. Tym ja się cieszę. Cieszę się, bo poznałem naprawdę uczciwych i fajnych ludzi. No. Yy, całkiem ciekawych i fajnych, i fajnych ludzi. Po prostu. Yy, po prostu. Zresztą tu muszę powiedzieć bardzo dobrze, bo palę mniej więcej, kiedyś paliłem bardzo dużo i teraz jak tutaj pracuję, to i w ogóle to palę, bo nawet nie czuję potrzeby a to, że tu nie można palić, to palę mniej więcej... Tak, gdzieś pół paczki na dzień. Także to jest naprawdę bardzo mało. Jest naprawdę bardzo mało. I cieszę się, że mi dali to ułożyły, bo nareszcie nauczyłem się parę rzeczy i już. Parę rzeczy konkretnych rzeczywiście. I konkretnych takich jak parapety, robienie, różne inne rzeczy. Są konkretne rzeczy. Przyjemnie to wygląda, robić przecinkę. No, jak oni to mówili, taką maszynę, na nie wiem, jak się nazywa. Nacinkę w murze to też było fajnie. Źle, dobrze, ale widzę, że oni nie zwracają uwagi na to. Mam nadzieję, że dobrze. No właśnie. No, no właśnie. Hanna Konaro ukryli, jaką informację ukryli przed Wami? No nie, to nie ukryli po prostu. no. O, proszę, następnym. Młodzi Żydzi chcą się podłożyć. Nie, ja mówiłem, co się dzieje. Amerykanów też dotarło do reszcie, że to jest pokłosie akcji MOST. W Izraelu również trwa ogromna walka pomiędzy tendencjami rosyjskimi, a tendencjami anty. a, ten... a tendencjami, zupełnie innymi tendencjami. To jest pokłosie akcji MOST, i o tym mówiłem, proszę Państwa. Ale co my gadamy? Gadamy bzdury. O, na szczęście mam dostęp cały czas do informacji z pierwszej, z pierwszej półki, więc o tym mówię po prostu. Co o tym po prostu mówię. Więc o tym po prostu mówi i tego nikt nie zauważy. Mamy wybór, proszę Państwa, mamy wybór. Jeśli bym brał udział w tych wyborach, to głosowałbym na PiS. Chociaż nie powinienem głosować na PiS i pokazać jej również ze względu na idiotyczne ustawy, których nie cofną, a będą brnęli dalej. Ale dlatego, że PiS przynajmniej gwarantuje pewnego rodzaju stabilizację rządu Że nie pojawi się, gwarantuje to, że nie pojawi się jakiś facet, który wywali Amerykanów. Po prostu znowu. Po prostu. No. I o tym wręcz mówię. To nie jest kwestia, że ja jestem jakimś agentem, bo jakbym był czymś agentem, to nie wylądowałbym na budowie. To jest oczywiste. I to nie jest moja chęć, ale jestem naprawdę jeszcze raz jestem wdzięczny, także dziękuję bardzo, bo cieszę się i poznałem bardzo fajnych ludzi, nie tylko Polaków. Bardzo fajnie się pracuje, bardzo fajnie się gada, i już ja naprawdę to nie jest ujba. Ja się nigdy nie wynosiłem i nie wynoszę żaden ze mnie pułkownik, żaden ze mnie magister. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Właśnie. No. Kurde, trochę mniej emocji, bo się, No to jak się udzielają, to trudno, niech będą emocje. Po prostu. I tak wolę, żeby tak było. I tak będzie. Postaram się nadawać regularnie. Dzisiaj tak mówię w ten sposób. No. Fakt nie zauważyłem Jan Kowalski, bo nie chcieliście zauważyć. Posłuchaliście facetów słychać dobrze, proszę Państwa, bo ja się odsuwam czasami od tego. No więc właśnie mam pytanie. No. Wokalista, nie, nie może wpaść. Aha, taka a propos utworów, mnie bardzo miło, że ktoś ten mój utwór sobie wziął morderców w garniturze i dodał do tego jakieś dziwne obrazki naturalne i puścił to, tylko może by napisał, że to jest mój. Że jest to muzyka i śpiew Krzysiek Werkowicz, a słowa, tekst jest mój. Tu chodzi o zwykłą, zwykłą, normalnie ludzką uczciwość. Ja się nie przysuwam. Ja nie, nie jestem wieszczem narodowym, żeby się przyznawać do cudzych, do cudzych rzeczy, proszę Państwa. No. Zresztą co ja również dzisiaj czytam cały czas? Izraelskie wojsko na lotnisku. Tłumaczyłem Państwu, jak to z tym wojskiem wygląda. A tak naprawdę, to proszę zobaczyć, co się dzieje, jak to jest tak naprawdę z sądownictwem, o co chodzi. Max więc Panie ogóle, co by się musiało stać, aby wrócił pan do Polski. Nie będę miał gdzie wracać. Ja nie dam się tutaj deportować czy przysłać, jak będzie mi zgończy. Powiedziałem wprost w trumnie, a nawet nie w trumnie mnie przywiozę, ja nie wrócę. Nie wrócę po prostu. Bo mam właśnie honor, bo mam właśnie swój własny honor i honor jest dla mnie ważniejszy. Nikt nie żadna ustawa nie zabierze mi patriotyzmu. Natomiast stało się niestety to, że. Chyba tylko i wyłącznie z zagranicy. Będzie można, nie wiem, czy stworzyć Radio Wolna Polska, tak jak Wolna Europa, czy coś. Zrozumcie państwo, ja wiem, że wy nie macie kogo wybrać. Ta klasa polityczna jest wręcz chora. Proszę zobaczyć, co się wczoraj stało. Wczoraj, proszę, pan Dworczyk, zdaje się, tam zapomniał czegoś wpisać. No i co się stało? Zapomniał. Słabo ma pamięć, prawda? Słabą ma pamięć. Zapomnijcie wy czegoś pisać do deklaracji. Ta. Moją żonę, która zarabia... Która ciężko pracując fizycznie za 13,50 brutto za godzinę na poczcie. Fizycznie, jako zwykły robotnik fizyczny. Robotni, robot, robotnik, bo nie powiedzieć robotnica, ale nie, nie jest to tak naprawdę politycznie. Co się dzieje, proszę Państwa. Co się, co się stało? O właśnie, szef AKR, Michał o względnie udział w spółce i wielu innych rzeczy. No więc właśnie, jak oni mają strasznie słabą pamięć. I do nią przyszedł do nas. Bo ja podobno mam majątek. W ogóle, proszę Państwa, generalnie to prokuratura uważa, że ja mam spisek z różnego rodzaju republikami, telewizjami, wydawnictwami ukrywam ogromny majątek. Widać właśnie jaki. No. Marcin Matlak potrzebuje i będzie musiał się na nich opuścić. I oni wymuszą znowu takie rzeczy. Bo przecież jeśli, proszę Państwa, robi się takie ustawy idiotyczne jak ta ustawa o dopuszczeniach, które po prostu... Które po prostu tylko za to, że nie patrzą na to, co się działo, i zweryfikowanych pozytywnie znowu. Bo teraz, teraz następna sprawa: jak państwo wierzycie w tą propagandę, proszę teraz chwilkę pomyśleć. Z MZ-u wyrzucili wszystkich, którzy pracowali w SB. Kogo wyrzucili? Takich jak ja, którzy mieli tam jakieś 5-6 lat, ponieważ biologia jest biologią. Tych, którzy mieli 80 lat, od tego minęło. Oni mają 80-90 lat i część z nich nie żyje, część nie pracuje, ale wywalili szyfrantów również i tak dalej. Cały wywiad na świecie się śmieje, bo wiadomo, że MSZ to jest jedna wielka działalność wywiadowcza i wszyscy o tym wiedzą, tylko nie w Polsce, proszę Państwa. Tylko nie w Polsce. Więc wywalili. Wywalili tych ludzi. Kogo biorą? Myślicie, że ktoś z nich będzie chciał pójść na szyfrantów? Nie. Ja o to obserwowałem. Wiecie, jak, SL, jak AWS zmienił SLD, to ilu się z tych tak zwanych opozycjonistów, tych z podziemia młodych ludzi obraziło, bo nie dostało nagle naczelnika i dyrektora natychmiast od AWS-u? I tak to wygląda. No. Krzysztofka, taki majątek, no, no taki majątek, panu. No właśnie. Nie będzie Jarzębiny tutaj. No, no. Więc powiedziałem. Powiedziałem, proszę państwa, tak to wygląda. Tak to wygląda, no. Tak naprawdę. Więc proszę się zastanowić. Ale nikt nie zauważy, bo prościej krzyczeć PiS, POKO, Konferencja, 40 im. Takie oczywiście, Adam Adamski. Nikt nie zauważy pewnego strategicznego rozwiązania, w którym świat jest rzeczywiście w jakimś przełomie. Mamy po raz pierwszy, nie tak jak w Jałcie. To od nas zależy, po której stronie staniemy. Niestety. Albo nareszcie. Bo jeśli zobacz nagle się okaże, że no tak, ale Rosjanie nam bliżsi. Jak zdąży się będzie wszystkim budzić się tendencje antyamerykańskie, totalnie, patować czymś, co i Amerykanie nawet zawsze, czyli to niestety to nas nie będzie. To już nas nie będzie, proszę Państwa. Śmieszyło mnie różnie w niektórych komentarzach dzisiaj, jak się wszyscy ucieszyli, bo Le Pen wygrała, te bardziej nacjonalistyczne partie niemieckie, francuskie. Ja nie rozumiem. Czy ktoś z Polski pójdzie, w ko pójdzie w ko dojdzie do koalicji, w koalicję z nacjonalistyczną partią niemiecką? Co to chore? Pomyślcie o historii troszeczkę. Dlatego powiedziałem trzeba zrobić i dlatego zaczynam znowu. Tutaj tak, tutaj, właśnie z zagranicy. I będę pracował u podstaw, bo tak jak wtedy, tak jak scalono w 1918 roku Polskę przez ludzi, którzy nie wiedzieli, co to Polska, przypuszczam, że większość z państwa i większość narodu musi zobaczyć, co to jest jak Kraju Nieba, żeby zrozumieć, po co im ten kraj, proszę państwa. Kronika 13, Rosjanie nigdy w życiu, to proszę posłuchać. Proszę o, Marek, jakie wyniki na wyspach? Nie wiem. I to jest najlepszy cyrk, który mnie naprawdę zniechęcił. Po co te wybory? Wielka Brytania niby wychodzi, ale będzie głosować. Po co ma głosować, jak wychodzi? To widać, jaki to jest cyrk. Jaki to jest cyrk. Regina Herman, no nie, co no nie, bo nie wiem. Artek, jaki Polin? Jaki Polin? Wszyscy zdobyli, czy ktoś Panu każe mówić Polin? Czy ktoś Pana... Mam proste pytanie, czy jakiś Żyd wyrzucił Pana z mieszkania, kupił coś Pana? Czy Pan w ogóle jest w Polsce? Niech Pan powie. Bo ja mówię wprost, że nie jestem w Polsce i nie wstydzę się tego. Tak uciekłem. Uciekłem ze strachu. Uciekłem, by uratować swoją rodzinę przed tym, co się na nią szykuje. Po prostu. Przed telefonami do mojego syna, przed atakami na moją żonę, gdzie się wykorzystuje osobę, która, która, która i tak zwany uzus społeczny. która teraz już to nagrywa i pójdzie, że tego no nie szkodzi. Są jeszcze, jeszcze można oskarżyć o nękanie, ale to nie ja nękam. To nie ja nękam. Także tak to wygląda. Takie mam plany, proszę Państwa. Mimo wszystko, bo nie przeszkadza mi ta praca fizyczna, po pierwsze uszlachetnia, po drugie, dołączyłem, co prawda, nie jestem generałem do. I proszę to nie porównać, bo tak żartem ktoś mi napisał, że do znanych generałów, którzy również po wojnie pracowali, bo Polska ich nie doceniła. Tak jest, proszę Państwa, tak jest. Ja nie jestem w Anglii. No właśnie. Premier Maj złożyła? Tak, wiem o tym. Także zobaczymy. I wygrana przeciwników UN, no ale to, no, bo oni sami nie wiedzą po prostu. To nie jest cyrk, ale co nie jest cyrk? To jest cyrk to, co zrobiono. No. To jest to zrobiono. No właśnie. Też już mam, proszę Państwa, dość, bo powiem Państwu szczerze, że jest coś przerażającego w tym wszystkim. Jest coś przerażającego w tym wszystkim, proszę Państwa, że. Jak się ludzie niektórzy pokazują, jak człowiek wyjedzie, jak się nagle okazują, jakaś małostkowość wychodzi, różne wiedząc w jakiej sytuacji małostkowość, gananie, nękanie mailami, różnych innych historii i nierozumienie tego, małostkowość po prostu. Również dlatego, że facet e, MW czy Pan mnie, e, o co pan mnie pyta? Czy pan sobie że mnie żartuje, a jak jedzenie na emigracji, takie same jak nie na emigracji? Czy to chore jest. Po prostu. No. Marek, tak, nie kupi mieszkania, ale właścicielem do, dobrze, był, i tak. Do, słyszał pan, co powiedział rząd amerykański, słyszał pan, co powiedział premier Morawiecki? No. Ja mam do nich pretensje. Ja rzeczywiście z, proszono mnie, żebym nie atakował pis również za to przed wyborami, więc nie atakuję, to tylko dzisiaj. Nie atakowałem. Ale jeśli wprowadzą tą ustawę, a zresztą niech sobie wprowadzają, proszę państwa, proszę bardzo. Tak mnie potraktowali. Jeśli mój syn nie będzie mógł dostać dopuszczenia do tajemnicy i będą zamknięte przed nim szereg różnych prac, dobrych prac, bo jest synem wroga ludu, bo tak ta ustawa brzmi, proszę bardzo, proszę zobaczyć. To jest teczka prezesa Rady Ministrów. Rozumiecie? O tego dostałem. Tutaj jest. Moja nominacja. Prezes Rady Ministrów rozkazem personalnym PFW 5 z dnia 11 kwietnia 2000 roku, mianowa majora Piotra Wolskiego, syna Stanisława na stopień podpułkownika z dniem 3 maja 2000 roku. Proszę bardzo, to jest moja nominacja na podpułkownika. Tą nominację dostałem za rozwalenie rezydentury rosyjskiej. Potem przyszła ustawa dezubekizacyjna, która mnie zniszczyła totalnie. Wtedy w jeszcze. Nikt, proszę państwa, nikt, absolutnie nikt, proszę państwa, nie stanął za mną z tej prawicy. Co więcej, Cejroski jeszcze mi dołożył, wiedząc dobrze, kim jestem. Przecież to chory. Polish Warrior. A pan ile ma lat, Siedzącej Anglii? Pan wróci do Polski i pracuje w Polsce. Chce pan, żebym to powiedział? No. Przecież pan zwariował. Ja jestem naiwny. Nie, niech słucha pan Morawieckiego. Panie Polish Warrior. Zwariował pan, naprawdę. Nie rozumie pan tego wszystkiego. Jak jestem niebywale, to pan stąd idzie, idzie sobie do tych, którzy chcą. Idzie i posłucha Sumnickiego, który dzisiaj już takie głupoty gadał, o których mi się nawet, ja powiem państwu szczerze, nawet nie wiedziałem, yy, co to powiedzieć. No. no właśnie. O, ktoś mi tu napisał od 80 do 200 kilobajtów. Na sekundę. No to ja nie wiem, ile to jest, po prostu nie znam się na tym. No. Nie znam się na tym, nie wiem, jak to sprawdzić, No ale dobrze, dziękuję, jak ktoś mi podpowiedział. I teraz, proszę Państwa, słyszę tutaj idiotyczne. W realu szaleje dosłownie. W realu dosłownie szaleje. Co się stało? Strasznie. Już tu nam zabierają. W realu zabiorą, sprywatyzują. Nie wiem, co. W im dadzą po prostu, chyba na tej zasadzie. Chore to jest. Studio wyborcze z panem Sumnińskim, który nie wie co gadać. A w tle, w tle, proszę państwa, zobaczcie co jest. Trójmiejski Marsz Równości. Pani Dulkiewicz mówi, jestem dumna i zaszczycona. Proszę państwa, ja nie jestem przeciwny organizowaniu jakichkolwiek marszów w tym Marszu Równości, chociaż nie będę w nich uczestniczył. Ale jak można wykorzystywać ten marsz do obrażania uczuć religijnych większości ludzi? w Polsce i nie tylko większości ludzi w Polsce. Rozumiecie państwo? Proszę zobaczyć, tym się nikt nie zajmie, do tego, dopuszcza, do, do tego wszyscy dopuszczają, ale wszyscy mówią, tak jak Polish Warrior, o 447, jak mu coś zabrali. Przecież to chore jest. Przecież to chore jest. Rozumiecie pan? Teopolo, myślę, że jest pan normalnym chłopiec. Ja nie jestem chłopcem Teopolo, ja jestem starym facetem mającym 62 lata. No. Dziadkiem mógłbym być niektórych, tutaj, na tej też. No. I proszę bardzo, nikt. I co się dzieje? Jak chce pan mnie namierzyć, to no dobrze, pan należy do obowców głów. Nie, jestem gdzie indziej, nie chcę mówić gdzie. No, bardzo, bardzo dobrze. No więc muszę zobaczyć, bo tak dobrze potem ustawię. Na razie dzisiaj nie miałem czasu się w to bawić. No. Kajtkar no. jeszcze własną córkę prowadzi, ale kto prowadzi Karej, bo nie wiem kto. No. A, jeden i około, około jeden, bardzo dobrze, dziękuję. To może będę nadawał częściej. Nie wiem, jak będę zmęczony, to nie, ale najprawdopodobniej tak co dwa dni na razie zatrzę, bo Jeszcze chcę ten drugi kanał na uruchomić. No. I tak wychodzi, proszę państwa. I teraz proszę zobaczyć. Dulkiewicz mówi o miłości do wszystkich, o tych takich rzeczach, o różnych i co? I dopuszcza do takich rzeczy? Ale z drugiej strony, wypowiedź pana Ziemkiewicza w tym stylu. Powiem szczerze, pracuję na budowie z ludźmi i językiem, którym my rozmawiamy również o różnych rzeczach i o polityce, a czasami o książkach i filozofii, o różnych rzeczach, rozmawiamy językiem których nie podejrzewałbym, tak zwanych luminarzy polskiego dziennikarstwa i kultury. Nie zniżamy się do tego poziomu. Na poziomie o wiele większym, proszę Państwa. Rozumiecie Państwo? No właśnie. Na tym polega dowcip. Agent 007. Kto jest agent 07, no, jeżeli o to chodzi? Dobrze, tutaj macie, proszę Państwa, jeszcze spejkecz, specjalnie to wziąłem. Pamiętacie w moich książkach, co? Żebyście wierzyli. Wziąłem to na pamiątkę, ponieważ tutaj jest pewna dedykacja, którą dokładnie może nie pokażę. Ona jest częściowo po polsku. Z czerwca 1988 roku. To jest dedykacja faceta z CIA. No nieważne jak to było, ale dowcip polega na tym, że nie rozmawialiśmy o opozycji. Nie rozmawialiśmy o tym, o podziemiu. Nie interesowało nas to. Ja takie sprawy też robiłem. Byłem w wywiadzie. O było w wywiadzie, proszę Państwa. Właśnie. Anonimus, nie możecie popalić, bo ja muszę wyjść, ja zrobię i już, bo po, jeszcze, po, jeszcze mamy, mamy pół godziny, ja jeszcze z godziny nadal, jeszcze z godziny, z pół godziny na razie, a potem zobaczymy, co dalej, bo muszę zrobić, proszę Państwa. No. Więc zupełnie, więc zupełnie tego nie rozumiem. Teraz oczywiście Panie Prezesie, Prezes, muszę Wiecie, dlaczego mnie ci z Pisu nienawidzą tacy ludzi? Bo wszystko o sobie ujawniłem, więc będę o tym mówił. Będę o tym mówił, bo nie jestem paranoikiem. Całe życie pracowałem uczciwie i teraz pracuję uczciwie. Bandyci, którzy mordowali, zabijali, cały departament Czwarty Włos z Głowy im nie spadł. Cała reszta, proszę bardzo. Rew nie wytrzymał, to niech wytrzyma. To jest człowiek, który ma nieść kulturę, a zachował się po prostu tak, jak żaden z moich obecnych kolegów by się nie zachował, ponieważ, my, ponieważ są to ludzie kulturalni. O wiele bardziej kulturalni niż jakiś pan Zepkiewicz. Zresztą ja nie rozumiem tej prawicowej propagandy. Jeżeli ktoś z PiSu mnie słucha, to niech zwróci uwagę na propagandę, bo jeśli pisze się, nie, nie można propagandą dawać argumentu przeciwnikowi. Jeśli pisze się takie rzeczy, ponieważ pan Sikorski jak zwykle walnął znowu coś takiego obrażającego wszystkich prowokacyjnie, trudno. Ale jeżeli pisze się na ten temat w TV Republika, to warto również napisać, kto wprowadził pana Sikorskiego na salony polityczne w roku 92. No, warto właśnie. Rafał Błaszczyk. Ja już teraz nie znam nikogo. Znam kogoś i z Pentagonu i ze wszystkich tych, rozumie pan? Znam, znam wszystkich w tej chwili, znam wielu, nie wszystkich, znam wielu ludzi z różnych służb, ale ja nie jestem już oficerem służb. Ja jestem emerytem w Polsce, a tu jestem robotnikiem. A Kita tu gdzieś ładzi, nie wiem gdzie Kita poszła. Kisia chodź. Kisia gdzieś się schowała jak zwykle, nie wiem, po prostu. No, rozumiecie państwo? I już. I teraz czekam tylko, co ten prokurator na podstawie tej audycji, ile będę miał listów gończych i zaraz mnie tutaj grupa ścigania, tak jak się ukrywa, jakby nie mogli sprawić, bo nawet VPN-u nie włożyłem, żeby wiedzieć skąd nadaje, a wystarczy namierzyć to błyskawicznie, a ja sam siebie jestem w stanie namierzyć, nie chcę tylko mówić prosto, gdzie jestem. Z jest wielu. Albicza Smolaga. Nie wie pan, kto wprowadził Smolaga, więc jest proste pytanie. Kto przedstawił pana, młodego pana Sikorskiego, panu premierowi Olszewskiemu? To jest pytanie. No właśnie, pan się nie wygłupia, tak ja naprawdę nie mam ochoty na żarty. Nie lubię takiej złośliwości. Nie mam zamiaru być prezydentem i nie będę. Ja będę uczył, znaczy ja nie będę tu, uczył, bo ja będę robił tutaj dada, jak będę nadawał, może następną zrobię o literaturze. No to będę. Tak jak patrzę na panią na to, co było, pani Drukiewicz oczywiście, to. Ja nie wiem, jak można tego Marszu Równości dopuścić, przecież to powinny być rozwiązane właśnie za obrażanie uczuć religijnych, większości Polaków. Ja nie obrażam uczuć religijnych więcej. U mnie państwo na kanale nie usłyszycie. nie usłyszycie tego, co się wszędzie dzieje inwektyw pod adresem LGBT, pod adresem innych rzeczy. Nie, ja szanuję każdego człowieka, nie zwracam uwagi na jego seksualność po prostu. A to, co tam było, było przerażające, po prostu. Nie, na razie nie idzie praca przy Holubie 2. Będę chciał napisać. Nie zawsze mam y, możliwość y, pisania. Właśnie. Tak to wygląda. Katka, ty. A co ty? Nie wiem, co ty. Nie. Nie. Nie, absolutnie nie. Ktoś, kto później w Paryżu mojemu koledze z wywiadu również to samo powiedział. Właśnie. Nie będę mówił głośno, bo to po co mam mówić, skoro nie jestem w stanie tego udowodnić, ale wiem, że tak było. Bardzo fajny facet, który ma, jak twierdził mi po angielsku mówiąc do mnie, że ma. A wtedy był na placówce w Polsce akurat, że on ma sześć córek, więc jak kupił sobie psa, to oczywiście musiała to być suczka, jak kupił sobie kota, to oczywiście musiała być to kotka. Bardzo fajny facet już tak chyba jest na emeryturze. Jan Kowalski, co pan mi życzy? No, a dlaczego? Kim ja jestem? Ja jestem nikim, po prostu. I już. Ale natomiast będę, proszę państwa, na pewno będę robił. no. O, robią dobrą robotę, czy ja wcale ich nie wspieram. Ja tylko po prostu ich nie krytykuję, bo po prostu nie interesuję. Nie robią bardzo złą robotę, bo sprowadzają wszystko do jednej czy tam innej rzeczy. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o. Chodzi o. o smak, o kwestię smaku. O to, żebyśmy się przestali zażynać. Bo teraz, proszę państwa, czeka was w Polsce, tych, co są w Polsce. Czeka państwo kilka miesięcy zażynania się wszystkich. Dokładnie, dokładnie. No. Łukasz Wojcikowski, nie miałem czasu tego zrobić. No. Nie wiem, gdzie ma się odezwać, nie ma do mnie telefonu. Ja mam inny telefon. Bartosz Kawa, nie wiem, być może, być może nie. No, no właśnie. Niech pan zablokuje tę meninę, bo prowokuje Adoniu Jezusa, ale dlaczego mam ją, bo to nie jest w ogóle kobieta, tak notabene to jest ktoś albo grupa osób, która tu jest tylko po to, żeby w ten sposób działać. No. Niech się nie obraża. Tu była tak samo taka teoretyczna Rosjanka, która nie, nie jest wcale Rosjanką tylko, a najwyżej Rosjaninem w mundurze i z dużą brodą, no, ale tak to wygląda. No. Właśnie. No właśnie, proszę państwa, ale powiedziałam wprost. Nie, nie byłem Łukaszku. Ja od początku wiem, że ja nie będę. Jakbym był w Polsce, też bym nie głosował. A w Polsce, a tutaj nie będę. Nie, proszę Państwa, ten mój kraj podziękował mi za rozwalenie Rosjan, także ja muszę Rosjanom pogratulować. Podziękował mi zniszczeniem mnie zupełnie, zabraniem mi środków do życia. W Całą serią prowokacji, by mnie dojechać, i to nie tylko ci z lewicy, ale również część spisu, bo może coś wykryłem, może coś wykryłem, może inne rzeczy. Przeciwstawiłem się wielu interesom, to się nie udało zrobić po prostu. I już. Właśnie. i eee, e, nie ty, mój kraj w tej chwili chce przerzucić, nadal stworzyć ustawę typu dzieci wroga ludu. Jak dalej pójdzie, to będą dzieci nam odbierać i umieszczać do resocjalizacji, bo moje dziecko w myśl ustawy proponowanej przez pana Mariusza Kamińskiego nie będzie mogło pracować, na przykład w msz nie będzie mogło pracować dla Polski. Po prostu. W związku z czym, proszę państwa, proszę zobaczyć. To jest, jak powiedziałem, nagroda ten podpułkownik za rozwalenie rezydentury rosyjskiej w 2000 roku. Tak, bo to byłby pomysł od początku do końca. Proszę bardzo. Nie ma podpułkownika. Na dziś. Nie ma. I nie interesuje mnie, że ktoś mi napisał tu, bo się chce podpiąć pod tego, że to jest idiotyczne i głupie. Bo to jest. Przynajmniej tyle mogę. Nie ma podpułkownika, proszę Państwa. I nie będzie. Po prostu. Jutro nie będzie pułkownika. Zobaczycie Państwa. Józef Kolbe, no tam nie tylko histeria czysta w realo, tylko ja nie wiem, jak można słuchać tego faca. No, no chodź, Kizia, chodź, 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 mała, chodź, malutka. O, przyszła Kizia. Widzicie państwo? Jest moja Kizia. Jest moja Kizia. Ja się nie dołuję. Ja jestem szczery do bólu. Państwo mnie nie chce? To państwo ma. To państwo ma. Jaką przyszłość Polski pan wróży, Łukaszku Jawa? Jaką? Powiem panu, jaką. Przyszłość w Róże, panie Kujawa. W Róże Polsce bardzo wielką przyszłość, ale za lat 30-40. Kiedy młode pokolenie będzie chciało słuchać. Kiedy praca u podstaw zaowocuje, proszę państwa. No właśnie. Za dużo w panu żalu. A jak ma być żalu? Polish Warrior, pan zwariował. Pan dokładnie zwariował i co pan chce? No, no więc widzicie państwo. Nie, nie będę Piotr, odsyłał tych dokumentów, bo po co? Po prostu będę je darł na wizji i to zobaczą. Mam to gdzieś. I gratuluję Rosjanom. Wygraliście, kochani. Wygraliście, moi drodzy Rosjanie. Wygraliście. Dopieprzyliście nam dokładnie. Zemścili się na nas za to, że je roz rozwaliłem za Olina, a nie moje za Olina i minim się zemścił najbardziej, najbardziej. A to było powiązane ze stazji. No Cały czas jeszcze uważam, że Oli na podstawili, no, ale nieważne, nieważne. Dotrwacie, dotrwacie, tylko trzeba rzeczywiście szerzyć po prostu to, co ja nazywam polskim dziedzictwem. Trzeba że mi wierzyć, ja wiem, co ja mówię. Postaram się nadawać w miarę regularnie, może nie codziennie, bo to wszystko zależy, ile będę w pracy, jak będę w pracy, jak będę długo, ale gdzieś tak może o 21, 22 zawsze już właściwie jestem, także się umyję i mogę, mogę nadawać. No, obejrzę sobie ten, obejrzę sobie przy okazji różne rzeczy. Nie wiem, ile mi starczy tego limitu, ale w tym momencie starczy. Także zobaczymy, jak to będzie. No. Z innej beczki, Sowieci zwodowali do Radomiraci odrażają, Tak, to prawda, potrzebny jest Kwiatkowski. No. Skandal, jest? skandal, Konfederacja, Żydzi, skandal, Józef Kolbek, gdzie to, w Ralu? No tak, oni powariowali. Nie wiem, słuchajcie, proszę Państwa, może no, niech pan stumniński wytłumaczy się, dlaczego do sądu chciał podać jednego ze znanych dziennikarzy, który chciał opublikować te z jego samobójstwa te różne rzeczy. No nieważne. No. Niech mnie szuka po całym świecie. Niech będzie. Niech idzie do prokuratora. Niech mnie skarżą. Niech mnie skarżą. No. Krzysztof K. Był orzeł biały. Był. Tak, był. I co z tego? Orzeł biały. I tak. Pan uważa, że na tym polega patriotyzm? Był orzeł biały. I jest ten orzeł biały. Nie, na tym nie było, bo to nie jest tłoczone. Na czym innym jest orzeł biały? Nie na tym dokumencie. Tutaj to jest tłoczone. I orzebek biały został, zostanie. Orzebek biały był na tym chyba. On taki, nie było orzełka białego, proszę pana. No i co z tego? To, że to porwałem, oznacza, że jestem wrogiem? Że nie jestem patriotą? Nie. Jedna ustawa dezubekizacyjna, kolejna ustawa, która moją rodzinę będzie karać, moje dziecko. Następna rzecz. Co pan kochany tam pije? Wie pan co, panie Artek? Ja ten leście jestem daleko. Jestem gdzieś. I teraz znikaj pan stąd. Ja w ogóle nie piję. Rozumie pan? W ogóle nie piję. A teraz znika. Po prostu. I, i teraz pan znika. No. I teraz powiem jedno. I teraz powiem jedno. I uważacie, że co? Że tylko to? Oznacza, że ten dany mi dokument, jedną ustawą zniszczyli to wszystko. Czy wy wiecie? że nie dostałem w tym roku rewaloryzacji? Dostałem i nie dostałem. Ponieważ rewalizacja przekroczyłaby o 20 zł sumek, to którą mnie ustawa graniczy, czyli najniższą tą rentę. Najniższą emeryturę. Więc nie mogłem dostać rewaloryzacji. Zgadza się pan? Jak można być w kółko karanym za coś, co nie jest? No. Marlinda, wie pani co? W ośmie z ostatnią rzeczą, o którą chcę rozmawiać, to jest też robienie wody z mózgu. Po prostu. Notabene jestem w kraju, w którym nikt nie mówi na temat, w kółko, na temat człowieka, podmiotowości człowieka i tak dalej. Jestem w kraju, w którym, proszę Państwa, i ludzi się szanuje po prostu i nikt o tym nie mówi, ale ludzi się szanuje. I już. No. Malin do oczu. I tak Pan uważa, tak jestem straszny. Połałem orzełka. Nie, ja mam orzełka zupełnie innego, bo jest coś, czego nigdy nie zniszczę. A to, to jest nic, proszę Państwa. Tym bardziej, że ja dostałem tu podpułkownika, ale facet, który powinien siedzieć, dostał również podpułkownika, pułkownika i generała. I dostał również pułkownika, ktoś kto powinien siedzieć za szpiegostwo. I co? Zaną Szymczyk. Tak, niedługo wymyślę ustawę, którą ukażę za oglądanie mnie, także widzicie państwa. Tak to zrobiłem. I niech sobie mówią, że to jest histeria. I tak zrobię to lepiej. I tak będzie. No. Ja wspominałem, tak, pokazałem o to papierze. Zostawiłem wszystko w Polsce. Trudno. Polska mnie nie chce. Polska mnie nie chce. Nie Polska, rząd, ale to nie znaczy, że pozbawi mnie tego. Ja jeszcze tam wrócę, jak zdążę. Jak nie wrócę, to wróci moje dziecko. Wrócimy do Polski, ale już będzie zupełnie inaczej. Po prostu trzeba pracować u postawi Państwo powinniście zamiast się dzielić na tysiące stronnictw, na emigracji, kłócić się, podsrywać sobie, robić to, co Polacy tutaj walczą ciągle ze sobą. Ja na szczęście widzę środowisko również Polaków, którzy są naprawdę bardzo przyjaźni do siebie, którzy ciężko pracują, jest zupełnie inaczej. Po prostu. Magdade, Tak, zamiast mówić o szacunku, trzeba szanować. Polacy nie potrzebują analityków. Polska nie potrzebuje analityków. No, bo wszystkie moje analizy się sprawdzają. Wykorzystali wiele rzeczy. Proszono mnie o stworzenie, powiem państwu jedną rzecz. Proszono mnie o stworzenie projektu nowego kontrwywiadu. Pewien profesor stworzyłem na prezydenta. Stworzyłem ten projekt. Proszono mnie tylko, żeby to nie było wiadomo, że to ja. Jak mogę się poczuć? Jak mogę się poczuć? No. Prącie 98, gdzie pan wyjeżdża? A co to pana obchodzi, gdzie wyjeżdżam? Wyjeżdżam. A pan kim jest w ogóle? Pierwsze, nie wiem co pan słyszy, co ja mówię, czy nie słyszysz? Iwan, nie, nie można. Nie można. Wyborki, czyli wrzucanie głosików do urenek przez elektorat, nie można. To pan sobie później obejrzy, trzeba szanować innych. Pan nikt jest najlepszym analitykiem. Wie pan co? Skończę panu tą zabawę tutaj. Albo nie, niech pan będzie, bo już mam dosyć pan idiotyzmów. No. Dobra, jakieś pytania? Jakieś pytania? To dobre. A prowadź biegów, piskowia zazwolniony, co może pan o tym powiedzieć? Dana Jana, dana Jana, czy był śpiegiem, czy nie, tego nie wiem. Wiem jedno: siedzieć trzy lata w więzieniu, w areszcie wydobywczym, śledczym za szpiegostwo jest bez sensu, zupełnie. Ponieważ to wygląda tak, jakby umożliwiono drugiej stronie, tej, dla której szpiegował, zatarcie wszystkich śladów. Poważnie. Czyli tak, ujawnili, że go aresztowali za szpiegostwo, co już jest alarm, a potem trzy lata go trzymali. Żeby druga strona mogła posprzątać sobie. Więc albo po sobie, albo ci ludzie w ogóle nic nie umieją, ale patrząc na ich ustawy ich podejście do służb, to chyba nic nie umieją, proszę Państwa. No właśnie. Kto rządzi Polską według Pana, Nikita Jeda? No nie, no oczywiście, kto Pan chce? Żydzi, Amerykanie. Nie, proszę Pana. Nie, nie. Państwą rządzą ludzie, z których tylko niewielu wie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale niestety dali się obstawić całą masą karierowiczów i to idzie w poprzek sceny politycznej, karierowiczów, którzy dla grosza zrobią wszystko. Tak jak ci, którzy mnie zaczęli nienawidzić, którzy zaczęli mnie nienawidzić, którzy zaczęli mi tutaj różne rzeczy słać, kilka osób, tylko dlatego, że w pewnym momencie będzie mnie dosyć podszywania się pod moje pomysły, używania moich pomysłów, bo to ja piszę, ja nadaję. A niedługo się okaże, że już nic nie napisałem. Damian Kwieciński, ciesz się pan z wygranej PiS. Ja się nie cieszę w ogóle z tej wygranej, dlatego że ta wygrana PiS jest dla mnie ogromną porażką. Proszę zobaczyć głosy i teraz proszę przełożyć to na parlament. Zobaczymy jak to będzie. Ja obawiam się, że niestety ja obawiam się, że niestety PiS wpadnie jak to PiS, wpadnie w paranoję, bo tam są takie tendencje i to szczególnie widać z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tylko po wszystkich. Gaz pała, pała, gaz do ciurmy. Im większe kary, tym lepiej. Najlepiej no, za krzywe przejście po ulicy do żywocie od razu, na tej zasadzie. I już. Po prostu. I już. No. Natomiast cały czas mamy do rozwiązania. Nie jakieś wybory głupie do Unii Europejskiej, bo to naprawdę nic nie ma, ale na przykład Smoleńsk. Rozwiązać to wszystko, szereg innych rzeczy. Sprowadzenie w końcu, zlikwidację ZUS-u. No. Proszę zobaczyć. Co to znaczy słup wywiadu komunistycznego? Bo nie wiem, kulczyk. Nie wiem. Co to znaczy słup? Anna Jarecka, jeżeli chodzi o proces przeciwko ras Brecher, Wolk, to robi Daniel. I to żeśmy się już tak umówili, to robi Daniel, nie ja. Ja nie chcę w tym też uczestniczyć. Z wielu powodów Nie jest głupio. Nie, i tak. Ja zresztą Danielowi wielokrotnie mówiłem, że. To jest naprawdę rzucanie się z motyką na słońce i nie mamy żadnych szans. Szczególnie przy tym, co również przy tego typu ustawach, które wchodzą na tematy. No, muszę to wyrzucić, a to wyrzucę, niech będzie. i niech se będą papiery. O, nie ma podpułkownika, jutro będzie po pułkowniku. I już. No. Doczekamy się kiedykolwiek raportu wsi, nie, nie doczekamy się nigdy. Nie doczekamy się również prawdziwego raportu y, pełnego wydania Mitrochina dotyczącego Polski, łącznie z, y, łącznie z tymi 80 stronicami dotyczących episkopatu w Krakowie, gdzie, gdzie KGB prasowało nielegałów. Nie dowiemy się również, nie doczekamy się raportu WSI, nie doczekamy się, proszę Państwa, nie doczekamy się nic. Mariusz Dąbrowski, a w zamian zus co w zamian? Mariusz Dąbrowski, no właśnie, co w zamian? Nikt sobie z państwa nie daje rady, więc dlatego wyobrazić sobie. Nikt sobie nie daje wyobrazić, nie, sobie nie jest w stanie wyobrazić, że nie ma partii, takie jakie są, tylko są partie wyborcze. Więc dopóki nie powstanie klasa polityczna, nie powstaną ludzie, nie będą uświadomieni, że może być inaczej, że zamiast zus ludzie będą pracowali, będą zarabiali, nie będzie im państwo zabierało wszystkiego. Po prostu, tylko pozwalało im zarabiać żeby zarobili sobie na emeryturę. No dopóty, nic tutaj się nie zmieni. No. Ale PEN, koniec, ale pewno no dobrze akurat. No. Łukasz Kujała, co pan sądzi o ustawie przyjętej? Nie wiem, mam nadzieję, nie czytam tej ustawy jeszcze, muszę przeczytać, nie miałem czasu. Bo ja już mówiłem, to chodzi bardziej o żadne tam moim zdaniem emanacje, oczywiście tu się niektórzy rzucą o jakieś tam promieniowanie, bo to jest przy 4G jest podobnie, ale chodzi o internet rzeczy i o inwigilizację, inwigilację ludzi po prostu. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście, ale do tego wrócimy. Jak pan skomentuje wynik wiosny Biety. no cóż, palikot wiecznie żywy. No ja nie rozumiem, przecież Polacy wiedzieli. Ja nie rozumiem, czy to, co zrobił pan Palikot pod krzyżem, tą kon manifestację, czy to, co pan Biedroń tam, czy ktoś się przyznawał, skąd ma pieniądze. I teraz proszę zobaczyć, mnie się nazywa wrogiem ludu. Mnie się wyrzuca poza nawia społeczeństwa, a jego nie, jemu krzywda nie się nie stanie. On będzie dostanie dopuszczenie do tajnych, będzie mógł wszędzie. Robić, prawda? No więc zastanówcie się. Chore to jest. Bartłomiej Pawlarczyk przecież to łatwo wytłumaczy. Panie, jest jakimś dziennikarzem? Proszę mi odpowiedzieć, bo ja o dziennikarzach wypowiadam się albo źle, albo w ogóle. No, proszę nie obrazić, oczywiście. Nie, nie oglądam, nie mam tu HBO, nie oglądam. Natomiast y, niestety Netflix szaleje, bo ostatnie co wpuścił serial, ten slasher, rozstrzegam przed tym serialem, to to jest są seriale LGBT. Kurczę, idiotyzm po prostu totalny. Nie słychać za daleko od mikrofonu, To pan sobie zrobi głośniej. E, źle się nagrywa, bo jak pan ma 9,97, to źle się panu nagrywa. No. Tak, Internet of Things, to jest J. To jest rzeczywiście strasznego. Ala Bargosz, no właśnie. I to jest najciekawsze, bo ja to przewidywałem. No ale cóż, jeżeli mamy takiego posła, jak poseł Rzymkowski, który robi cyrk pod białym domem, zupełnie śmieszny w ogóle w tym wszystkim, jeśli mamy taki cytaj w ogóle tych śmiesznych posłów, którzy pozbyli się sami, obiecali, obiecali ludziom i pozbyli się wielu rzeczy, no to tak jest. I teraz Pis, który liczy, który wręcz zapowiedział, że nie zrobi koalicji z nikim, nie zrobi koalicji z tym. Jest z konfederacją, jest w dużej, jest po prostu w trudnej pozycji. Bo, w, bo przypuszczam, że KUKI z 15, jak wejdzie do parlamentu, no na no może dwóch, trzech posłów prowadzą. Tych, którym się najbardziej podoba w parlamencie, po prostu, którzy przecież przychodzili nie po to, żeby tego, bo im się to nie podoba, ale którzy przyzwyczaili się do immunitetów i diet, prawda? To raz teraz zobaczymy po tych wyborach ilu posłów z Kukiz 15 przejdzie do konfederacji. Proszę państwa. A może nawet dwóch do wiosny? Nie wiem. Zobaczymy. I piszę w kropce, bo jak znam życie, to ta koalicja europejska wystartuje razem, bo proszę zobaczyć co się działo i tego nie mogłem zrozumieć. Prawica atakowała siebie nawzajem. Konfederacja nie atakowała tych, których powinna. Między innymi takich osób, które wspiera, takich jak pani Dulkiewicz ich wspiera. To nie atakowała ich. Czyli tej Komisji Europejskiej, czy tej Koalicji Europejskiej, jak to tam się nazywa, proszę mi wybaczyć. Tylko atakowali, jeszcze gorzej, atakowali PiS. Właściwie to koalicja europejska nie musiała atakować PiSu. Zrobiła to za nich Konfederacja. Przy pomocy lekkiej wiosny, prawda? No? I teraz zobaczcie, co będzie. Jak myślicie? Bo naprawdę może być ciekawie, bo PiS wygra wybory do parlamentu, ale nie będzie miał głosów powodujących na samotne rządzenie. I jak znam życie, to Konfederacja, tak, koalicja europejska zrobi coś takiego, że. Zrobi coś takiego, że. Że po prostu pobawi się, nie pozwoli im dać premiera kogoś innego poza panem, poza panem Kaczyńskim, a pan Kaczyński ze względu na wiek również też niezbyt chce być premierem i to jest normalne. Nie dziwię mu się. I już. A jak zostanie premierem, wybierze, to będzie się bawić w odwoływaniu mu co tydzień ministrów dopóki się nie rozwali cały ten system. Bo PiS nie będzie miał. PiS będzie musiał albo PiS wejdzie w koalicję, żeby to przezwyciężyć, wejdzie w koalicję z kim? Z Kukizem mu nie starczy, bo obawiam się, że z tych niedobitków Kukiza, patrząc na pewnego profesora, który mi powiedział, że on nie będzie, bo jest zakaz w Kukizie rozmowy ze mną i ja go nie wiem, bo bardzo fajny był ten facet. Ale czuję się strasznie oszukany przez yy, kilka osób. Nie mówię o nich i nie chcę mówić publicznie. Między innymi przez tego pana profesora. Smutną miną, bo skończy się dieta niestety już. Ale trudno. Więc nie wejdą do... Więc nie da rady. Więc będzie musiał uśmiechnąć się do Konfederacji. Tylko jak wtedy usprawiedliwi, usprawiedliwi ataki wręcz grubiańskie, bezsensowne ataki Republiki Isakiewicza. Na nich. No więc właśnie, mam rację. Mam trochę racji czy nie? No. No właśnie. Tak, Benanetti. Zgadza się. Nie tylko to, proszę pana. Tam jest jeszcze więcej rzeczy pochodzących z lat 90. wręcz. I pewien jeden sposób, ale ja nie będę oskarżał Konfederacji o to, że wszyscy zwolennicy Konfederacji to są tak, jak mówią. Czy jak słyszałem od zwolenników PiSów, w tym z Wiednia, z uczciwych, fajnych ludzi, ruskie o nuce? Wręcz chamskie wypowiedzi na poziomie rynsztokowym. Powiem szczerze, że w moich dyskusjach na budowie i po angielsku z niektórymi, i po no nie znam tutaj sięgo języka, i po angielsku, ale mówię po angielsku, czy z Polakami, ja rozmawiam z ludźmi naprawdę miłymi, uprzejmymi, i nigdy takim językiem. I byłem przerażony, jak zobaczyłem, co się dzieje, prawda? Byłem przerażony tego ataku na panią Ewę Stasinowską. Czy to jest chore. Krzysztofka, nie wiem, gdzie pan to wyczytał, ale nie jest to prawdziwe. To odbywało się inaczej. Jeżeli chodzi o to, to dwa biura, dwa biura Solidarności przekazały te, przekazywały te pieniądze zachodzi. No. Krystyna przyczynek zgadza się. Ja powiedziałem. I to świadczy o tym, jak można prowadzić politykę w ten sposób, kiedy należy przewidzieć, jak to wygląda. No. A to się skończy ruchawką na ulicach. Kto wie? Ja w każdym razie zaczynam się przygotowywać do pracy. Prąciak. A dlaczego? Przepraszam, ktoś pana tu nasłał? Prąciak powiedzieć, po, po, po co pan się pyta? Jest pan komornikiem? Czy jest pan, kurde, komornikiem, prokuratorem? Niech pan mnie nie irytuje, pyta pan. Nieźle. Pracuję. Zabrać mi to wszystko. Bo przecież zarabiam całą masę. No. Cholera, można oszaleć. Prąciak 997. Pytam się, kim pan jest i po co pan zadaje takie pytania? No właśnie. PSL dzieje się nie osobno. Tak, i PSL przeleci, przegra się, i PSL przegra. No oczywiście, jeżeli wejdzie znowu do rządu z Pisem, no to razem ten wieczny koalicjant to zmieni się wszystko całkowicie i wymusi na pisie jeszcze gorsze zmiany zobaczycie co będzie zobaczycie co będzie i to już nie będzie żadna dobra zmiana tylko to będzie kontynuacja paranoi gdzie jest ten facet ten projekt który już pyta się upewni komu pan pisze ten raport z tego tak pracuje fizycznie prąciąk się, czy pan zwariował w jakich jesiennych wyborach skąd ja, mnie, ja nie mam zamiaru. Ja, jak mnie tam przywiozą, będą chcieli przywieźć w kajdankach, to mnie przywiozą w trumnie. Proste, ja to mówię wprost i będę to mówił, bo ja nie chcę. Nie wrócę z wielu powodów. No. Się wkurzyłem po prostu już w wyborach. Ja. Po co kandydować? po co kandydować w wyborach, po co uczestniczyć w ogóle w tym wszystkim, kiedy się nic nie zmieni? Kiedy to będzie to samo, co. Przypominam Państwu, że w 2015 roku w maju ja napisałem list otwarty do Pawła Kukiza. Przewidziałem wszystko, wszystko się sprawdziło. Jestem wrogiem numer jeden. Prąciak 997. Pytam. A wie pan, kim ja w ogóle jestem? Wie pan, że napisałem sześć książek. Jestem emerytowanym, pełnym pułkownikiem polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Magistrem. Pan wie, kim jestem? A co pan uważa, że pracować fizycznie to nie można takich tematów? Coś pan taki zdziwiony. Wszedł pan tu pierwszy raz. Jak się do kogoś wchodzi, to się trzeba coś o nim dowiedzieć. No, a propos książek, proszę Państwa. Ja naprawdę to jest kwestia honorowa. Ja wszystkie książki i te dodrukowane przez różnych ludzi egzemplarze podpisałem przed wyjazdem. Podpisałem wszystko. Wszystko jest własnością Cholubowa. Tam są jeszcze, jeżeli są egzemplarze z tej nieszczęsnej subskrypcji, proszę pisać na mail Cholubowa, nawet do mnie. Ja przekażę, zostaną wysłane. Bo jeśli ktoś z Państwa zapłacił, jeżeli ktoś z Państwa zapłacił i nie dostał tego, to jest kwestia honoru, proszę Państwa, w tym momencie. Ta polityczne tematy. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. To ja nie mam prawa mówić na poważne, bo co? Nie jestem profesorem. By pan poznał tych profesorów i pogadał prywatnie z tymi wszystkimi dziennikarzami, to pan zobaczył, jak to wygląda. Chore to jest. Co no. do Szybczyk, jakich dobrych? Ja nie mam dobrych kolegów. Nie w Polsce. W Polsce już nikogo nie ma. W Polsce jestem w Polsce jestem persona non grata i już tutaj dziesięciu prokuratorów chce I zaraz będziecie. Dlaczego uciekłem? Bo nie płaciłem. Ale... Tak, nie płaciłem. Bo nie byłem w stanie z emerytury 720 zł zapłacić 3,5 miesięcznie. Następny. Jak można zadać takie pytanie, panie Prączek. Jak ktoś pracuje fizycznie, to nie ma prawa myśleć o filozofii, czytać książek? Typowo polskie powiedzenie. Dlatego to jest typowo polskie. I pan będzie w rękę całował każdego profesora, który się nie zna na niczym, tak naprawdę. Czy to chore jest. No. tym tych profesorów jest coraz bardziej. No. Ja nie jestem generałem Marlinda. A za kogo Pani się modli? Boże, lepiej się za niego nie modlić jak za tego generała. No. Więc mam proste pytanie jak można, nie, póki nie wyzbie, nie, póki nie zrozumiemy, proszę Państwa, Polskę nie zbudowali profesorowie. Nigdy w 1918 roku nie nie tylko, profe, nie profesorowie. Polskę zbudowali zwykli, normalni ludzie, nie wszyscy mieli pełne wykształcenie, ale którzy byli patriotami i byli uczciwymi ludźmi. Rozumiecie Państwo? Ta pogarda dla pracy. No właśnie, to jest obrzydliwe i ten Pan krzywdzi, kim on jest. Albo niech Pan powie, gdzie Pan jest. Bo co? Siedzi Pan i co? Stoi Pan w sklepie czy coś? Doni Brasko, jakoś się mam, no. Przynajmniej nie robię coś konkretnego już. A, pani się modli za pana generała Jaruzelskiego. Dla mnie to nie jest pan generał Jaruzelski, tylko człowiek, który odpowiada również za moje nieszczęście i za nieszczęścia tego kraju powinien zostać rozliczony. Ale nie ma sensu bawić się z włókami w tej chwili. Nie będę blokował, bo blokował pani Barlinda nie obrażam mnie, ona tylko ma inne zdanie, no. Wiesław Pala. No oczywiście. A ja nie wiem jak to było. Ja się teraz uczę, bo nie wiedziałem, ja nie, nie wiedziałem jak uczyć parkiet, jak ułożyć parkiet Panie Wiesławie i też. Ja tu znam ludzi, którzy czytają wiele książek. Bo i wiele obie proszono, żebym przywiózł. I to takich mądrych książek, proszę Państwa. Mądrych, a nie głupich kryminałów. No. Generał, był pierwszym prezydentem woji. Jakiej Polski? Pani Marlindo. Pierwszym prezydentem? O Boże, kochany. I ostatnim. Nieprawda. Oczywiście, że tak, Jan Kowalski. A co, a Sosabowski, a Maczek, a różne rzeczy. Ja nie rozumiem takie myślenie. Jestem lepszy od budowlanca, bo pracuję w biurze i mam kartę dostępu do szyi. Gówno, prawda, pracuję w mordorze jest niewolnikiem i nie zna się. I nie zna się i nie wie po prostu wielu rzeczy. No to a pozytyw, forczłonek Pewroński. Dobrze, zgłoska, powiedziano i ja ustalono już dawno. positive, verify, for człowiek, Pewroński. Nie rozumiem pani Danu to, o co chodzi, bo nie, przepraszam, ale nie rozumiem. No. Pani ale ma dobrze, bo jak ja usiłowałem raz, to się to wywaliło. No. Nie, ja panu nie odpowiadam, nie, nie, pani Dąbrasko, nie ja panu. Ja powiedziałam, że dobrze, nie ja panu odpowiadam, to nie do pana było. Przepraszam. Niestety u nas tak się zrobiło w tym naszym kraju, że cały Mordor jest lepszy, bo oni są lepsi, bo oni są lepsi. To jest niestety awans społeczny i, i wszystkich tych, których uważają, że są niżej, to jest bzdura totalna. Proszę mi wierzyć, to jest naprawdę ciężka, potrzebna praca i trzeba ją uczciwie wykonywać. ja nie czytałem Albina Siwaka, ale to... No. Ale zaraz to, Sumniński pracował Budzyński? No to pierwsze słyszę, to pan Sumniński był w ABW? Pracował w jakichś służbach kiedykolwiek? Proszę mnie o to nie pytać po prostu, ale ja nadzorowałem delegatury i na szczęście nie było mnie wtedy w kraju. I wiem, co może szef delegatury. Notabene niezbyt wierzę w te zakopanie go pod... A no nieważne, proszę mnie, proszę państwa, to są... Ja wiem, że państwu się to wszystko podobało strasznie, no i dobrze, przyjedzie pan Sumliński, przyniesie dwie walizy książek, zarobi co trzeba i pójdzie już. Jan Kowalski, powiedza, nie, to jest kwestia poszanowania dla każdego pracującego, kwestia kultury osobistej. Nie, panie Janie, to jest kwestia filozofii i podejścia do człowieka. To jest kwestia szacunku dla cudzej pracy. To, czego nie ma w Polsce. To, czego nie ma w Polsce, to jest to, co bardzo często borowcy mi opowiadali. Niech przyjdzie, niech wyniesie. Jak ktoś, to pochodzi z nizin, wchodzi na salony natychmiast, niech przyjdzie, niech wyniesie do ludzi, którzy wykonują ciężką pracę i ryzykują życie. To jest typowo polskie, proszę Państwa. To jest polskie to jest chore. Daniel Nowakowski, ale zaraz coraz ale muszę zapalić. Jeden jest lepszy niż czterech dyrektor banku. Swarożyc. Ej, 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 państwo, ostrożnie, bo mieliśmy mieli kiedyś jednego elektryka na prezydenta. Mok. No jak to? Jak to będzie? Jak to będzie? Bądźcie, jak do tego doszło? Normalnie doszło. Musiałem mówić tego. Dobry wieczór panie Piotrze, zależę do pana uprzedniej KHT. Niech pani niszczy tych swoich dokąd. To była pana praca, pana też nie jest panie. 21 zniszczyłem. No. Pe, 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 proszę, mnie już prosiłem, żeby mnie nie pytać. Proszę pana, ja czytam książki mądre na przykład sobie. Mistrze Małgorzatę tu wziąłem swoje, żeby nie zapomnieć, że piszę książki. Muszę Holuba 2 napisać po prostu. Niedługo zacznę znowu pisać i wrzucę, będę wrzucał troszeczkę. Ale już ktoś, już powiedział, już mi tu ktoś, jakiś prokuratora zawiadomi, żeby mi zabrać prawa do Holuba 2, a mam napisać. I teraz jak nie napiszę, to pójdę do więzienia, proszę państwa. Bo mi zabiorą te książki. No. Chore to jest. Chore to jest po prostu. Ale taka jest Polska. No. Poza tym w tej chwili dostać doktor i profesor przez uniwersytety telefoniczne, proszę państwa, jak kończyłem prawdziwe studia na Uniwersytecie Warszawskim. Nie obrażając nikogo, oczywiście. A gdzie kicia? O, proszę bardzo, już wezmę kicie jeszcze. Chodź, Kisunka, chodź. Kicia śpi, a ja już muszę kończyć, proszę państwa, bo teraz nie wiem, ile mi z tego wyszło. Już późno jest, a ja od i idę do pracy Idę zapalić jeszcze. Proszę, tu jest KOT. Dobrze, proszę Państwa. Mam nadzieję, że. No. Co my tu mamy? To tylko w Polsce. To jest rasa panów. I mi się tak wydaje, bo tutaj są niziutko i nie mogą zrobić nic, bo człowieka się szanuje. Nie tylko trzymujcie, ale właśnie. Tak, idę dalej, idę dalej. No, jutro zaczynam o 5 rano wstaje, także spokojnie, ale sobie damy radę. Dobra, proszę Państwa, puszczę na koniec, yy, właśnie puszczę Państwu. Szykacz, czy co to jest? To jest morderca w garniturze, gdzie ja tu mam? O! Puszczę Państwu morderca w garniturze na koniec. Yy, I naprawdę, jeżeli ktoś to ściągnął, dorobił sobie własne obrazki. To mam prośbę ogromną. Jest ten, niech zaznaczy, tylko że to jest moje i Krzyśka Kawiarkowicz zresztą to jest Creative Commons. Uwaga, puszczamy. Sydwo Irta. Tak zo. Adwart. Jestem z jedynej słusznej partii, Tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, A tłum krzyczy, że to cud, Gdy powiem gincie, to gniecie. I uśmiech wam nie schodzi z ust, Bo po to mam kapłanów przecież. Bystosgnijący chciał wciąż russy. Gdy powiem gincie, to giniecie. I uśmiech wam nie schodzi z ust. Bo po to ma kapłan. by chodzi o pocie, o ludzi. chciał wciąż russy. Ale Morderca w garniturze zamieniam wodę w stanie wino. I patrzę jak atrament lśni gdy zechcę Wasze dni przeminą, więc patrzcie jak wam światy burze. z wzmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze. Kiórem moconym w i krwi. Pozwalam wrócić wam do jaski. Bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni. Płaski świat zapominacie prostych tak słów. skończy to powiedzcie. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro błogosławię złu. A wy w patrzeniu płaski świat zapominacie prostych słów. To, żeby być brygadzistą, trzeba się na czym znać. Pana obchodzi, co pan tak to pan się z nas, nie, nie, co komu obchodzi, Gdzie ja pracuję? Sprawia pan, panie prądze, gdzie się wrażenie kogoś, kto mnie namierza w ten sposób? Znajdzie pan. Macie łowców głów, macie prokuratora. No więc już, co pan chce przysłać? Bandytów, żeby mnie zrzucili z rusztowania? To ja! Irytuję. Morderca w garniturze, zamieniam wody w stare wino. Patrzę Jak? atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminął, więc patrzcie jak mam. światy burzę piórem włoczonym waszej krwi. To ja? morderca, ja? Jak ja? Jak ja? Jak ja? Patriotyzm, demokracja, Polska, prawda, Bóg. No gdzie ten To się skończył, nie skończył? Kurczę. Paweł Kaszmi Golaczyk, obraża mnie pan. Nie, nie powiedziałem. Tak pan uważa, że dlatego to zrobiłem? Tak pan uważa? Obraża mnie pan w tej chwili, panie Pawle. Ja pana nie obrażam. Nie, zrobiłem, żeby się zająć właśnie polityką. A za darmo pan będzie żyć? Kupi pan dziecku ubranie? Z czego? A jeszcze w dodatku pluć na pana będą wszyscy? Chce pan tego? Więc po co pan to mówi? Obraża mnie pan. Jak panu się nie podoba, to do widzenia. Ja nie chcę tutaj mieć już w tej chwili wrogów. Mam już dość wrogów. Ok. No, teraz się obraził i se pójdzie. No i dobrze, że se pójdzie. Mam to gdzieś. PBP, nie wiem, nigdzie nie, nie mówię gdzie już. Właściwie powiedziałem, praca u postaw, ale ta praca u postaw jest ważna. Tak, e-mail do mnie jest taki sam. Panie Jurku, taki sam. Wszystko jest takie samo. Także zawsze możecie mnie namierzyć i specjaliści, ja nie ukrywam się, tylko nie mówię, gdzie jestem. Właśnie. Tylko taki tu pan jeden mnie pyta, zupełnie tak jakby no. Czy zamierza pan wrócić do kraju? A co, nie zdążycie? Dobrze, wracam do kraju pojutrze o godzinie 6.57. Potrzebuje pan napisać raport, żeby dali panu tą ekipę. Żeby mnie wyciągnęli z samolotu w gaciach i przysłali. No. co to pana obchodzi? Koniec peśniczki, Dobra Sfarazycy. Dziękuję Państwu. Dobranoc, do widzenia. Nie wiem do kiedy. Jutro nie wiem czy będzie, ale na pewno coś będzie pojutrze, może po pojutrze. Zrobimy coś, proszę Państwa. Proszę się nie martwić. Tylko muszę morderce finała wyłączyć, żeby się potem nagle to nie włączyło. Czekam cały czas, może Krzysiek w końcu przestanie płakać nad sobą, się werkowić i dorobi te trąby, wszystko, a nie zamiast przestać płakać nad sobą, um, przejęty moim losem, płacze nad sobą. Kurczę, ja już tego nie rozumiem, ale artystami taki jest. On jest dobry artysta, ale ja też jestem artysta. Dziękuję, dobranoc.